Wiele początkujących osób w ruchu rycerskim pewnie się zastanawia, w jak najłatwiejszy sposób pozbyć się rdzy ze swoich blach, jak zrobić to najszybciej i jak najskuteczniej. Mam kilka sposobów, mam kilka metod, które mogą nam to usprawnić. Oto niektóre z nich. Na początek przyda nam się trochę blachy. Za mało. Nadal za mało. Potrzebujemy więcej. Więcej blachy. Więcej sprzętu. Większy sprzęt! Nie nabij. Twój jest za mały. Do pozbycia się rdzy użyjemy papieru ściernego, gąbki ściernej, włókniny ściernej, WD-40, kwas fosforowy. Ale nie zapomnijmy, że są również historyczne metody, które mogą być równie skuteczne. Jedną z nich jest chociażby popiół, piach i jakaś szmatka, która będzie nam służyła do polerowania, ale jest coś ważniejszego. Przecież każdy rycerz miał swojego gierka. Podejdź tu, mój Karolu. Się nie spieszy? Nie jestem rycerzem. Nieważne, ale ty będziesz robił. Wszyscy się cieszymy, prawda? Ja. A to nieważne. Na początek porównamy kilka materiałów ściernych, żeby zobaczyć, który najskuteczniej radzi sobie z rdzą. Papier ścierny już od samego początku sprawia nam, drobne problemy. Żeby czyścić większą powierzchnię, trzeba go mocno dociskać. Bardzo się sypie i trzeba trochę czasu, by uzyskać widoczny efekt. Następnie przetestowaliśmy gąbkę ścierną i powiem wam, że od razu czuć różnicę w pracy. Wygodniej się trzyma, nie trzeba dociskać. Bez problemu radzi sobie z szerokimi, płaskimi powierzchniami. Mamy w arsenale jeszcze włókninę ścierną. Z świeżym nalotem radzi sobie bardzo, bardzo dobrze, bardzo szybko się jej pozbywa. No ale sprawdźmy również, jak sobie poradzi z czymś trochę cięższym. Ten toporek był zardzewiały dosyć mocno. Chwila pracy, odrobina miłości i daliśmy z nim sobie radę. Jaki efekt? Zobaczcie sami. Czas na odrobinę hardkoru. Usuwanie nalotu z rękawicy to jest wyzwanie. Zobaczymy, jak poradzą sobie nasze materiały. Rękawica ma masę trudno dostępnych miejsc. Przestrzenie dookoła nitów też sprawiają problem. Włóknina daje sobie całkiem dobrze radę, ale efekt nie jest tak świetny, jakbyśmy oczekiwali. Czy gąbka poradzi sobie lepiej? No, nie sądzę. Większe elementy można wyczyścić, te mniejsze już znacznie trudniej. Papier ścierny sprawia jeszcze więcej problemów niż w przypadku powierzchni płaskiej. Nie polecam. W ostatniej chwili doszła nam szczotka druciana, znaleziona tutaj w warsztacie. Stwierdziliśmy, że ją też porównamy i szczerze, bez porównania. Jest gorzej niż w przypadku zwykłego papieru ściernego. Nic nie schodzi. A teraz środki chemiczne. WD-40 ponoć usuwa rdzę. Ale czy bez pomocy da radę? Zobaczmy również, jak działa kwas fosforowy. A następnie odstawmy na pół godziny i zobaczmy, co się stanie. WD-40 usunęło może te najdrobniejsze możliwe osady, natomiast te grubsze zostały poczerniałe i wygląda to po prostu nieprzyjemnie. Kwas wyżarł praktycznie wszystko. Zostawię może drobny osad. To było banalne. Ale zobaczmy, czy kwas poradzi sobie z rękawicą. Czy poradzi sobie tam, gdzie poprzednie środki nie dały rady. Minuta pracy, minuta czekania i duże pokłady miłości dają taki efekt.
Byliśmy tak zaskoczeni efektywnością kwasu, że musieliśmy go sprawdzić na jeszcze innych elementach. Praca z kwasem jest naprawdę bardzo wygodna. Drobna ilość nałożona na pędzel, pomalowanie powierzchni, odrobina czekania i efekt sam przychodzi. Zalecamy zapoznać się z instrukcją obsługi zapisaną na etykiecie. Pamiętajmy, że jest to kwas i należy się z nim obchodzić ostrożnie. A efekt końcowy, kozacki. W przypadku osadu należy go usunąć ścierką lub materiałem ściernym. A jak radzi sobie WD-40 z pomocą włókniny ściernej? Właśnie w ten sposób. Praca z WD-40 jest wygodniejsza, ale tylko i wyłącznie w przypadku, gdy używamy materiałów ściernych, zwłaszcza gąbki czy też włókniny. A teraz porównajmy ze sobą trzy różne metody zwalczania rdzy. Na środku zastosowaliśmy kwas. Na dole włókninę ścierną. Natomiast u góry gąbkę i WD-40. Efekt otrzymaliśmy taki. Mamy w asortymencie coś jeszcze. Pastę szlifierską. Czy poradzi sobie z tak silnym brudem? Pamiętajmy, że skuteczność pasty szlifierskiej zależy od grubości materiału ściernego znajdującego się w środku. Czy może jest przeznaczona do czegoś lżejszego? Sprawdźmy, jak radzili sobie z rdzą nasi praojcowie. Mamy do dyspozycji popiół, piasek, tłuszcz. Zrobimy z tego pastę. Materiały są względnie tanie, więc nie będzie problemu z ich pozyskaniem. Ale paskudztwo. Polecam nakładać pastę na skórę licową lub dwoinę. Pory w skórze przytrzymują piasek zawarty w paście, dzięki czemu możemy pracować dłużej i efektywniej. Efekt na płaskiej powierzchni jest w miarę dobry, ale jak pójdzie na trudniejszej? Dzięki tłuszczowi zawartemu w paście, nasza zbroja jest dodatkowo chroniona przed przyszłą korozją. Naszym zdaniem jednogłośnie zwycięzcą został kwas fosforowy. Jeżeli uważacie inaczej lub znacie inne metody, napiszcie w komentarzu. Jeżeli podobał Wam się materiał, zasubskrybujcie kanał, zostawcie lajka. Dziękuję za oglądanie, do zobaczenia.